koleś ma, właśnie wspominając, koleś ma kanał na YouTubie, nazywa się Podkaj. I to właśnie ten chłopak pomógł mi zdobyć te informacje. No myślę, że no, trzeba mu za to bardzo podziękować, że naprowadził tą sprawę tak, jak powinna wyglądać. No i myślę, że byłoby miło, jak tam, nie wiem, byście się odwdzięczyli, no wiecie, o co chodzi, byście to, nie wiem, weszli może na jego kanał, tam coś tam zobaczyli, nie wiem, poglądali tam coś u niego, dali jakiegoś subika może, czy coś. Naprawdę chłopak się postarał, no parę dni naprawdę dowiadywał się różnych ciekawych rzeczy. No tylko właśnie dowiadywał się, no bo rzeczy, których się dowiedziałem, to jest bardzo ciężko znaleźć. Da się ich znaleźć w internecie, no ale to nie jest taka sytuacja jak z Pawłem Skwi. Gdzie mogę się wpisać, kim jest Paweł Jumper? Wpisałeś w przeglądarkę po prostu, pyk, miałeś informację na tacy, wystarczyło, tak jak ja, zrobić filmik po prostu, nie? Coś w tym stylu. No ale to już wygląda trochę inaczej. Już nie chciałbym tak jakby... No głównie mi chodzi o to, że chłop na pewno ma teraz rodzinę i wychodzi na to, że jakoś mocno nie chce do tego wracać, bo chyba, no, ślepy na pewno nie jest, no jest teraz o nim głośno. No ale coś wam mogę zasugerować. Myślę, że wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Trochę zaspokoję waszą ciekawość i tam, nie wiem, już chyba, nie wiem, już nie rozumiem w ogóle sensu szukania go. Do niczego to nie doprowadzi. Mi się uda trochę ciekawość waszą zaspokoić, fajnie wyjdzie. No mi, no nie mówię, że jestem jakiś taki dobroczynny, nie, że tylko dlatego, wiadomo. No wyświetlenia też są fajne teraz. Ostatnim filmem naprawdę się tego zgromadziło. Ale tak jak część miała rację, to nie jest ten Paweł, o którym mówiłem wcześniej. A więc, uwaga, mówię. Prawdziwy Paweł nazywa się Paweł P. Mieszka teraz w Bydgoszczy. Dokładnie wiem, na czym jego praca polega, co robi dokładnie. No ale powiem tylko tyle, że pracuje w służbach ratowniczych. Już pewnie teraz niektórzy z was sobie oglądają i... A, nie mówiłem, a, wiedziałem, nie? No, ma około... Wiem, kiedy się urodził. Dokładnie jakiego dnia. Ale powiem, że ma około 29 lat. I to by chyba było w sumie, no, wszystko. No, nie mam... zdjęcia, no i już teraz bym go też nie pokazał, bo nigdzie na żadnej stronie jakiejś zwykłej czy coś nie możesz tego znaleźć, więc to by musiało być jakieś jego zdjęcie prywatne, więc no to by było słabe, lekko. No i myślę, że temat z Pawłem Jumperem możemy spokojnie skończyć na tym, no bo już więcej nie wyciśniesz z tego. Tylko was upewniłem w kwestii, który to jest z tych dwóch. I nie tamten gość, już weźcie go tam... Zostawcie wpis, bo tam niektórzy jednak też potrafili się dokopać z tego, co się chyba orientuje do niego. Więc jeżeli tam, nie, no nie ma sensu po prostu go w ogóle z tym mieszać. No, jak mówiłem wcześniej, był w złym miejscu i w nieodpowiednim czasie. No i no, ten ciężar spadł na niego w sumie. No ale to nie on. No i czekam na, od was na propozycje, no na inne filmy, nie wiem, będziemy szukać innych osób. Nie wiem, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Ostatnio ktoś mi zasugerował w komentarzu o tym, może kim jest gość, który będzie grał w grę. Jakieś ciekawostki, może uda mi się o nim ogarnąć. Może to byście chcieli zobaczyć jako następne. Czekam na propozycje. Bardzo mi się podoba bawienie w takiego, nie wiem, mini-agenta czy coś. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. No i oczywiście też zapraszam na mojego Instagrama i na grupę na Facebooku. Nie wiem, tam możemy poprowadzić jakieś różne teorie spiskowe, jakieś, nie wiem, propozycje filmiku, jakieś śmieszne obrazki typu, nie wiem, jakiś mem, nie? Tam, no, ludzie byli dość kreatywni w komentarzach z moją osobą. Też w przykrych słowach też poczytałem trochę. No ale zapraszam, do zobaczenia. Widzimy się, nie wiem, za tydzień, myślę. Postaram się co tydzień coś wrzucać. Nara. You. Finally awake. You were trying to cross the border, right?